O tym, czym zajmowali się w ostatnim czasie lubańscy policjanci, opowiada rzecznik komendy policji, nadkomisarz Dagmara Hołot. Policjanci z lubańskiej komendy zatrzymali 25-letniego mężczyznę, mieszkańca Świeradowa Zdroju. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie dwóch włamań do kościoła w Świeradowie Zdroju. Za pierwszym razem mężczyzna włamał się do pomieszczenia zakrystii tegoż kościoła, skąd skradł m.in. pozłacaną łyżeczkę liturgiczną, naczynia na oleje święte. Wartość skradzionego wtedy mienia wyniosła około 480 zł. Następnym razem mężczyzna ten włamał się już do pomieszczenia samego kościoła, skąd kradł relikwiarz wraz z relikwią świętej Faustyny. Wartość tego skradzionego mienia wyniosła około 5500 zł. Policjanci ustalili, kim jest ten mężczyzna, zatrzymali go, udało się też odzyskać część skradzionego mienia. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty za te włamania, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali do kontroli pojazd samochodowy marki Renault Megane. W pojeździe tym znajdowało się 5 mężczyzn, w tym jeden 16-latek. Jak się okazało podczas bliższej, dokładniejszej kontroli, w samochodzie oraz przy mężczyznach znajdowały się narkotyki w postaci marihuany, łącznie 60,93 grama tego narkotyku. Dalsze czynności w tej sprawie, materiał dowodowy pozwoliły na to, aby mężczyźni ci otrzymali środki zapobiegawcze, w tym 19-latek otrzymał tymczasowy areszt, a 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Do dyżurnego komendy powiatowej policji w Lubaniu zadzwonił mężczyzna z informacją, że ujął właśnie mężczyznę, kierowcę, najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, który wysiadł z samochodu pod jednym ze sklepów w Olszynie. Policjanci udali się niezwłocznie na to miejsce. Kierowca tego pojazdu już zdążył oddalić się nieco od pojazdu swojego. Został zatrzymany. Jak się okazało, mężczyzna ten miał 2,8 promila alkoholu w organizmie i dzięki szybkiej reakcji właśnie osób, które znajdowały się pod sklepem, które zauważyły, że zachowanie mężczyzny jest troszeczkę dziwne, wskazuje na to, że może być pod wpływem alkoholu, i telefon właśnie do policji. Mężczyzna ten nie pojechał dalej, nie stworzył tego ogromnego zagrożenia, którym mógłby być właśnie taki nietrzeźwy kierujący na takiej głównej drodze, jaką jest K30, której mamy dosyć dużo różnych zdarzeń. Także tutaj dziękujemy i pochwalamy taką obywatelską postawę. W jednej z miejscowości pod Lubaniem policjanci z Wydziału Kryminalnego Lubańskiej Komendy ustalili i zlikwidowali kolejną uprawę konopi indyjskich. Jak się okazało, w wolnostojącym budynku prowadzona była taka właśnie uprawa marihuany, która już zdążyła, te sadzonki, które były prawdopodobnie właśnie uprawiane w tym budynku, zostały przeniesione na zewnątrz. O tym, że ta uprawa była w tym budynku, świadczyć mógł specjalistyczny sprzęt służący właśnie do uprawy marihuany, znajdujący się i zabezpieczony przez policjantów w tym budynku. Do tej sprawy został zatrzymanych dwóch mężczyzn, 23-latek i 25-latek. Usłyszeli oni zarzuty właśnie związane z tym procederem narkotykowym. W sumie zabezpieczono 8 sadzonek marihuany.